Dziś w Plotkersach kobieta petarda. Wokalistka, autorka tekstów, influencerka, a po tylu wyremontowanych mieszkaniach także projektantka wnętrz. Honorata Skarbek. Honorato, niedawno mieliśmy okazję usłyszeć twój nowy singiel, Perseidy, który, zahaczę o cytat, którym się posłużyłaś w opisaniu tego utworu, opowiada o zabawie, szukaniu własnych limitów, przekraczaniu granic, które bywają czasem fatalne w skutkach. Co konkretnie miałaś na myśli? Tak, zdecydowanie chciałam się właśnie posłużyć takim metaforycznym przekazem, bo Perseidy to jest taki rój meteorytów, który widoczny jest na niebie w sierpniu i właśnie wtedy złapałam tę inspirację, żeby napisać numer, bo spodobało mi się to słowo. Ja bardzo często mam tak, że podobają mi się niektóre słowa. Na przykład jedną z moich piosenek nazwałam fenyloetyloamina. Jest to taki związek chemiczny, który się wytwarza w naszym umyśle, w naszym ciele, kiedy jesteśmy zakochani. Ale to taka mała anegdota. I właśnie też spodobało mi się słowo Perseidy i chciałam do tych Perseid, czyli do tych gwiazd, które błyszczą wysoko na niebie, a później spadają na sam dół, porównać osoby, które z racji tego, że nie mogą odnaleźć swojego miejsca na ziemi, żyją w niezgodzie z samymi sobą, ze światem zewnętrznym, mają depresję, lęki, stany nerwowe, nie potrafią dogadać się z innymi ludźmi, szukają takiego złudnego ukojenia właśnie w tym wszystkim, co proponują zakamarki miasta, czyli używki, alkohol, narkotyki, przelotne znajomości, imprezowanie do rana albo 3 dni z rzędu, bo bywa różnie. Oczywiście nie mówię tego też na swoim przykładzie, bo ja byłam tak naprawdę od zawsze bardzo rozsądną dziewczyną i jestem przeciwna i narkotykom, i takiemu imprezowaniu do granic możliwości. Natomiast to nawet nie to, że w Warszawie, ale wydaje mi się, że to jest problem po prostu XXI wieku młodych ludzi i nie tylko młodych ludzi. A ja jestem temu bardzo przeciwna i po prostu chciałam to podkreślić w swojej piosence, żeby tam było coś więcej niż, wiesz, cekiny i kolorowe sukienki. Teraz pokażemy ci 3 artykuły na twój temat, które ukazały się w sieci w ostatnim czasie. No dobrze, no. Proszę. Honorata, zanim artykuły pokażą się na naszym telewizorze, mam dla ciebie jeszcze jedną niespodziankę. Tylko musisz powiedzieć najpierw, że jesteś gotowa, bo... No nie mam wyjścia chyba. Chyba nie mam wyjścia, więc nawet jak nie jestem gotowa, to po prostu go for it. Dobra, jedziemy. Dotarliśmy do twoich zdjęć niepublikowanych, które robili twoi przyjaciele. To jest mieszkanie ewidentnie. Tak. I czy to jest mój zbiór leków? Tak, wygląda na jakąś segregację nawet. Tak, bo ja wam muszę powiedzieć, że ja mam obsesję na punkcie utrzymywania porządku. Nienawidzę zbieractwa w żadnej formie i bardzo często robię porządki właśnie w lekach, w szafkach. Także na pewno to była jedna z tych sytuacji, kiedy ja się zastanawiam, kto robił to zdjęcie i jakim cudem wy je macie. To jest też w moim mieszkaniu owinięta w szlafrok. Nie wiem, w jakim stanie trzeźwości albo nietrzeźwości. To ja tańcząca w tym samym szlafroku z manekinem. Tak, tak. Ale kto to nagrywał? Słuchajcie, u mnie zawsze tak dużo ludzi jest. Ja mam tylu wspaniałych przyjaciół, tylu wspaniałych znajomych, że ciężko mi w ogóle powiedzieć, kto to mógł podesłać wam. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Damian, Monia, moja agentka, Angelina. No, się rozliczę z nami wszystkimi po kolei. My oczywiście nie zdradzamy, kto nam dostarczył tych materiałów, ale powiedz, czy to, co zobaczyłaś na ekranie, to jesteś prawdziwa ty? No tak, oczywiście, jak najbardziej. No dobra, zobaczmy artykuły w takim razie. Szok! 20 tysięcy dla Dereszowskiej i jeszcze więcej dla Karolaka. TVP płaci celebrytom krocie. Ja tutaj dopowiem, że chodzi o program Anything Goes i o twój udział i że ptaszki ćwierkają, że dostałaś za to 12 tysięcy. Nie wkurza cię to, że tak 12 tysięcy? No, prawda? Nieprawda? Nie no, nie, nieprawda. Wkurza cię to, że tak ci zaglądają do portfela i wyliczają, ja to poszło do TVP, bo dostała 12 tysięcy. 12 tysięcy chyba nie poszła, ale czy to mnie denerwuje? Czy to oznacza, że dostałaś więcej? Tak, tak, dostałam więcej, natomiast to nie jest czymś, czym gdzieś tam można się szczycić ani chwalić, tylko chciałam jakby zdementować to, że zasugerowałaś mi kwotę.
Myślę, że to jest normalne, że ludzie patrzą na to, ile zarabiamy, ile dostajemy, za co wyliczają nam wszystko. Ja nie zaglądam nikomu do portfela, nikogo nie oceniam. Jeśli ktoś ma możliwość zarobienia pieniędzy, powiedzmy, nie mówię tutaj przez pryzmat swojej osoby, jakimś mniejszym nakładem, nie wiem, wysiłku, intelektu, talentu, poświęcenia i dlaczego miałabym mu to wyliczać? Dlaczego miałabym mu to wypominać? No pewnie, niech mu się wiedzie. Niech mu się wiedzie, oczywiście. Ja mam też ogromny szacunek do pieniądza. Pochodzę z rodziny, gdzie moi rodzice łącznie zarabiali, nie wiem, powiedzmy ponad 4000 na czteroosobową rodzinę i mieszkaliśmy w 50-metrowym mieszkaniu. Też sama nic nie miałam, będąc dzieckiem. Do wszystkiego doszłam sama. Każdą jedną złotówkę, którą mam, którą zainwestowałam, którą obracam, zarobiłam sama. I nie rozumiem totalnie, dlaczego ludzie mogliby mi to wyliczać, ale też ich nie oceniam, niech każdy robi co chce. Dobra, zobaczmy teraz kolejny artykuł. Honorata Skarbek i jej partner mieli wziąć ślub. Tajemniczy post piosenkarki wzbudził wiele kontrowersji. Wiesz, okay. Który i post na Instagramie chodzi? Tak, o mój post na Instagramie w sukni ślubnej od wspaniałej zresztą projektantki, niesamowicie utalentowanej Patrycja Kujawa, która projektowała mi strój na jeden z moich nielicznych koncertów w tym roku. Wiadomo, jaka jest sytuacja, więc nie miałam okazji zagrać sporo tych koncertów. I chciałam, żeby ten jeden z nielicznych był wyjątkowy, był w Warszawie na dużej scenie, więc Patrycja Kujawa projektowała mi strój. No i wtedy też zmierzyłam sukienki ślubne, bo ma przepiękne. Dobra, ale nie brałam ślubu. Czyli dementujemy. Nie, no dementujemy. Dobra, artykuł sprostowany, lecimy dalej. A teraz to, zapraszam na profil. Honorata, powiedz, czy ty się zawiodłaś kiedyś na ludziach? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Zawiodłam się wiele razy na ludziach i najgorsze jest to, że na takich, po których nigdy bym się tego nie spodziewała. Więc jestem niesamowicie ostrożna co do ludzi, mam do nich ogromny dystans, ale też chyba jestem zwolenniczką dawania drugich szans, co nie zawsze jest dobre. Zobaczmy, co na to pytanie odpowiedziałaś jakiś czas temu. Pewnie to samo. Ja mam ogromny dystans do ludzi, naprawdę. Wiele, wiele razy ktoś mi już wbił nóż w plecy, chciał mnie utopić w łyżce wody. I daję szansę ludziom, bez wątpienia. Daję szansę ludziom, ale z takim przeświadczeniem, że prędzej czy później i tak się zawiodę. Okay, czyli mega mądra dziewczyna. Jest konstant, nic się nie zmieniło. Jest konstant, nic się nie zmieniło rzeczywiście i myślę, że długo się nie zmieni, bo to jest chyba najlepsze nastawienie, jakie można mieć. Jeśli nie masz oczekiwań takich wobec ludzi bardzo wyidealizowanych, to wtedy nie masz okazji się zawieść. A jeśli podchodzisz z takim nastawieniem, że masz świadomość tego, że może ktoś cię zawieść, tak czy inaczej, no to kiedy to się wydarzy, no to człowiek nie jest jakiś super, super zdziwiony, tylko był na to przygotowany. Słuchaj, Honorata, no nie mogę nie poruszyć tematu tego, co się dzieje teraz na polskich ulicach. Ty zresztą opowiedziałaś się po stronie strajku kobiet, wybrałaś wybór i wolność. Zresztą zaczęłaś swój wpis słowami, że rewolucja jest kobietą, czyli jednym z takich najpopularniejszych i najgłośniej wybrzmiewających haseł protestów. Powiedz, gdybyś miała dzisiaj szansę, mając świadomość, że zostaniesz usłyszana i wysłuchana, coś powiedzieć rządzącym, to co by to było? Ja myślę, że to jest to, co też poruszyłam na swoim poście na Instagramie. Jakkolwiek trywialnie może to dla kogoś brzmieć, to uważam, że Instagram jest właśnie jednym z najlepszych źródeł na przekazywanie takich treści w momencie, kiedy ktoś ma zasięg i dostęp do kilkuset tysięcznej publiczności, tak jak niektóre osoby publiczne to mają. I jeśli masz na myśli tę kwestię, o której pisałam, i o której głośno mówiłam, krzyczałam, będąc na pierwszym proteście w Warszawie, bo to było na samym początku, to oczywiście powtórzę raz jeszcze, że uważam, że my kobiety powinnyśmy mieć wolność. Powinniśmy mieć wolność wyboru. Każda z nas powinna decydować o samej sobie. Nikt za nas naszego życia nie przeżyje. Nikt za nas nie będzie ponosił konsekwencji naszych wyborów. To jest wszystko tak naprawdę skierowane do naszego wnętrza, naszej głowy, naszego umysłu, naszej odpowiedzialności i naszych konsekwencji, których skutki będziemy musiały ponosić przez najbliższe kilkadziesiąt lat tak naprawdę. Więc jesteśmy tak naprawdę jedynymi jednostkami, które mają prawo decydować o sobie. Mam nadzieję, że będziemy mogły wszystkie decydować o sobie i o swoim życiu. Ale chciałabym poruszyć jeszcze inny temat. Bo mówi się, że pieniądze nie dają szczęścia. Że pieniądze
czasami nawet trochę przeszkadzają. Ty w swoim Hot 16, którego ja jestem totalną fanką, zaśpiewałaś, a raczej zarapowałaś, że pierwszy milion na koncie. Tak, miałaś przed 20 rokiem życia. Czy to cię w jakikolwiek sposób zmieniło? Takie duże pieniądze w tak młodym wieku? Nie, w żadnym stopniu mnie to nie zmieniło, nigdy w życiu, bo dla mnie pieniądze nie są żadną wartością, które mogłyby kształtować mój charakter, moje nastawienie do kogokolwiek, do czegokolwiek. Zawsze była to dla mnie w życiu wartość dodana. Ja zawsze miałam też bardzo duży szacunek do pieniądza. Od najmłodszych lat byłam bardzo taka operatywna, bardzo, bardzo przedsiębiorcza, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy. I to jest też temat, o którym ja się nie boję mówić, bo niektórzy ludzie boją się przedstawić szerszemu gronu odbiorców, że się zarabia, że coś się robi z tymi pieniędzmi, że nie pracuje się za darmo, za piękne oczy, tylko rzeczywiście robi się te pieniądze, zarabia się te pieniądze po to, żeby, nie wiem, zabezpieczyć swoją teraźniejszość, swoją przyszłość, dać dobry start początkowi swojej rodziny. I ja też patrzę tak na to i oczywiście pieniądze ułatwiają niesamowicie wiele kwestii w życiu i są takim dodatkowym czynnikiem, dzięki któremu możesz się żyć lepiej, ale tak naprawdę wszystko zależy od nas samych i tego, co mamy w głowie, bo pieniądze naprawdę mogą zrobić w głowie i mogą nas niesamowicie zmienić, bo znam wiele osób, którym po prostu odwaliło. Może nawet nie przez pieniądze, tylko przez statut społeczny, przez osiągnięcia zawodowe. Pieniądze są czasami wynikową tego, ale nie zawsze oczywiście, bo też ktoś musi mieć gdzieś tam jakoś w miarę przedsiębiorczą głowę do tego, ale nie zmieniło mnie to w żadnym stopniu. Co więcej, wydaje mi się, że z każdą kolejną zarobioną złotówką, z każdym kolejnym sukcesem, który odniosłam, nabrałam w życiu więcej pokory, nabrałam w życiu takiej większej wdzięczności wobec tego, co mam, bo były też sytuacje, kiedy nie miałam, były sytuacje, kiedy miałam mniej, kiedy miałam więcej, więc przeszłam już jakby cały wachlarz możliwości posiadania i rzeczy materialnych, takich bardziej mentalnych, czy nie wiem, sukces, osiągnięcia zawodowe, więc po prostu nabrałam więcej pokory i wdzięczności. Ale słuchaj, mam jeszcze jedno pytanie. Gdybyś na przykład złowiła złotą rybkę, no i ta złota rybka mówi, no spełnię twoje życzenie i będziesz mogła nagrać featuring z jedną osobą z polskiej sceny oczywiście, taką, z którą najbardziej chcesz nagrać. Ona na pewno się zgodzi, to na pewno będzie hit, ale jednocześnie musisz podać jedną osobę, z którą już nigdy nie będziesz miała możliwości stanąć na jednej scenie i już nigdy nie będziesz miała możliwości z nią zaśpiewać. To kto by to był? Dlaczego to jest takie skomplikowane? No niestety, no złota rybka jest po prostu nieoryginalna, tak? Z kim chciałabym nagrać numer? A z kim na pewno nie? Dobra, to może zacznijmy od tego, z kim na pewno nie chciałabym nagrać numeru, ani stanąć na jednej scenie. Musisz mi podpowiedzieć, bo na pewno jest to ktoś z polskiej sceny muzycznej disco polo. Ja niestety nie lubię tego gatunku. Wydaje mi się, że każdy ma prawo do posiadania swojego gustu. Ja nie lubię disco polo, nigdy w życiu sama z siebie nie włączyłam sobie żadnej piosenki. Nie byłabym w stanie się bawić do tego na weselu, ani słuchać tego nawet w taki humorystyczny sposób. Po prostu nie. Wiem, że naraziłam się teraz wielu fanom disco polo, bo to jest jednak jeden z najpopularniejszych zaraz obok rapu kierunków muzycznych w naszym kraju. Pozdrawiam. Było coś takiego, była to osoba z jakiegoś zespołu, o której było głośno, że wymyślił sobie karierę w Chinach, źle Sławomir wypowiadał Świerzyński. Się na temat innych artystów. Coś nawet wspomniał, że nigdy by nikt nie kupił płyty jakiegoś tam artysty czy zespołu, to było bardzo niemiłe moim zdaniem. To na pewno oczywiście nie obrażając go i jego zespołu i osiągnięć, sugerując się tylko tym, o czym czytałam, to nie chciałabym z nim. Dobra, czyli przekreślamy Bayerful. Długie, ja sobie zdaję z tego sprawę. Zdania wielokrotnie złożone u mnie królują, wybaczcie. Wywiad nie będzie trwał 15 minut, tylko 35. A z kim bym chciała? Może byłby to jakiś raper, ale kto to mógłby być? Nie wiem.
Ciężko mi powiedzieć, bo ja słucham bardzo dużo polskiego rapu. Więc... No dobra, no to kogo słuchasz najwięcej? Teraz były podsumowania na Spotify i tam się wyświetlają artyści, których słuchasz najczęściej. Był tam jakiś polski raper? Tak, było bardzo dużo polskich raperów. Nie powiem, natomiast nie podam konkretnej osoby, ale tak wyminę temat, że na pewno byłby to ktoś z polskiej sceny rapowej. No dobra, to ja jeszcze ułatwię, podam ci trzech raperów i wybierz jednego. Może tak, to nie będzie, że ja to zasugerowałam. Dobra, więc będzie... Białas, Quebo na Fide i Taco Hemingway. Daję tych trzech. Białas z tych trzech. Dobra. No dobra, no to co? Zapraszam na hejtrówkę. Okej. Okay. Coś ostrego? Jaki kraj? Taki Kylie Jenner. Okej. Patrzcie na nią, nie wiem czy ona jeszcze żyje, czy to już figura woskowa. Honka, musisz wybrać jeden komentarz z tych dwóch, bo jeden z nich jest o tobie, a drugi nie. Jak myślisz, a który? A ja bym powiedziała, że jeden i drugi jest o mnie. Nie, tylko jeden. Tak, no jaki kraj taka Kylie Jenner, tak, to bez wątpienia. No, od lat słyszę, że jestem do niej podobna. Nawet nie, że jestem podobna, tylko że się do niej upodabniam. Tak, widziałam te komentarze też. Plastik wcale nie fantastik. Nie wiem, jak ona może się komuś podobać. To też bym powiedziała, że jeden i drugi jest o mnie. Nie, tylko jeden. Nie wiem, jak ona może się komuś podobać? Nie. Plastik wcale nie fantastik? Tak. No, jeden i drugi jest spoko. Powinna zoperować sobie uszy. Tak, powinnam, słuchajcie. To ona bank o mnie. Słuchajcie, ja wam pokażę. Ja mam tak odstające uszy, jak słonik Dumbo. Kojarzycie tego słonika Dumbo? Że jak, wydaje mi się, że jakbym się rozbiegła przy takich dobrych wiatrach, to tak na 15 centymetrów do góry na 100% bym się uniosła. Więc tak, powinnam, wiem. Ale to właśnie nie powinnaś, no skoro masz ukryty talent. I możesz, wiesz, fruwać. To znaczy, wiadomo, że mam gdzieś to, co mówią i piszą o mnie inni, natomiast rzeczywiście miałam w głowie taką opcję, że kiedyś się tego podejmę. Natomiast rekonwalescencja w opasce na uszy trwa aż 6-8 tygodni i sobie nie wyobrażam jednak siedzieć tyle w opasce na uszy. Jest fajną dziewczyną, ale nie ma gustu do chłopaków. Szkoda. Nie umie się z siebie śmiać, kompletne drewno. No to na 100% jeden, bo ja się na maksa potrafię z siebie śmiać i uwielbiam się z siebie śmiać. Ja w ogóle kocham być obiektem żartów na maksa. No to pierwsze, że jestem fajną dziewczyną, ale nie mam gustu do chłopaków. Ale szkoda. Jak słyszeliśmy, to się już trochę zmieniło, więc w sumie nieaktualne. Dobra, no wyszło, że znasz swoich hejterów na wylot, ale teraz dla odmiany będzie coś przyjemniejszego i będzie to niespodzianka od fana. Zapraszam na telefonówkę. Mam teraz niespodziankę od twoich fanów dla ciebie. Tum, tu, tu, tu. Proszę bardzo, ktoś chciałby z tobą porozmawiać. Cześć! Hej! Jak masz na imię? Marcina. Super, skąd jesteś? Z Gorzelca. Naprawdę jesteś z mojej rodzinnej miejscowości? O wow, ale czad! A spotkałyśmy się kiedyś, miałyśmy taką okazję? I to nie raz. Okej, okay. Ale zaprawdę wynika to z tego, słuchaj, że zawsze jak jestem w swoim rodzinnym mieście, to podchodzi do mnie tak dużo ludzi, którzy mnie kojarzą, bo no, jesteśmy z tego samego miasta, że gdzieś tam mogło to umknąć w mojej pamięci, ale bardzo się cieszę, że ciebie widzę. Co u ciebie? A wszystko w porządku. Mega jestem zaskoczona, że coś takiego jest też. O. Ostatnio zamówiłam swój case. O, super! Z grafiką z singla Perseidy, tak? Cudownie, fajnie. To jak już będziesz miała, to zrób sobie zdjęcie i mnie oznacz, to zrepostuję u siebie na Instagramie. Okej. Nie wiem, czy pamiętasz, ale jak byłam mała, to krzyknęłam do ciebie, Honorata, jestem twoją idolką. A, okej, okay, słuchaj, pamiętam to, bo nawet wiem, że napisałaś mi ostatnio jakiś komentarz też przytaczający tę sytuację i tak rzeczywiście pamiętam, czyli ty tak naprawdę mieszkasz naprzeciwko bloku moich rodziców. Dokładnie tak. Ale nam się udało połączyć, no super historia, naprawdę. Dobrze, no to raczej ta sytuacja się już nie zdarzy, natomiast będę teraz w najbliższym czasie w grudniu, więc może gdzieś tam się spotkamy. Słuchajcie, i dziewczyny, tego wam życzę, żebyście się spotkały, a już teraz czas naszej rozmowy dobiegł końca. Trzymaj się, kochana, wszystkiego dobrego dla ciebie. Buziaki. Pa. Pa. Bardzo, bardzo miła rozmowa, naprawdę. Honorata, to była niespodzianka od swoich fanów dla ciebie, a powiedz, co ty przygotowałaś dla swoich fanów na nasz konkurs? Tak, mam cudowny prezent dla fanów pudełko. Na konkurs. Pudełko właśnie tam jest, tak jest. W czeluściach zaplecza, które właśnie do nas dociera.
Dziękuję serdecznie za przekazanie magicznego pudła. Słuchajcie, przygotowałam dla Was gadżet, który miał pojawić się w moim najnowszym teledysku Perseidy i który był robiony specjalnie dla mnie na zamówienie. Geneza taka na szybko jest taka, że z racji tego, że wtedy podczas kręcenia teledysku był jeden ze strajków kobiet, taki bardzo, bardzo duży najazd na Warszawę, producenci, którzy robili mi ten gadżet, nie mogli dostać się do Warszawy, zostawili go na autostradzie, na stacji benzynowej przed Warszawą i my musieliśmy po niego jechać, zawirowania straszne. Więc drogę przeżył naprawdę niezłą. Finalnie nie pojawił się w moim teledysku, ale pojawił się na jednym ze zdjęć. I jest, słuchajcie, to jest to bardzo charakterystyczny, piękny zresztą, customowy kapelusz, który ma tutaj taki cekin charakterystyczny właśnie do teledysku Perseidy. No i właśnie ten gadżet będziecie mogli zdobyć w konkursie. Dobra, w takim razie, jeżeli Wy chcecie zgarnąć ten cudowny kapelusz z błyskotkami, już teraz wbijajcie na nasz Instagram, gdzie właśnie wystartował konkurs. Tobie, Honorata, pięknie dziękuję. Zapraszamy oczywiście. Dziękuję ślicznie. Było mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Świetna formuła, świetny program, świetna prowadząca. Dziękuję bardzo. Czego chcieć więcej? Dziękujemy pięknie i zapraszamy na kolejny odcinek. Pozdrawiam serdecznie. Cześć. Dzięki.